Magdalena Smolanka, jestem architektem wnętrz, prowadzę pracownię MySpace. Architekci zmieniają świat na lepszy, architekci wnętrz ten mniejszy świat udoskonalają i czynią go lepszym, ciekawszym, piękniejszym. Poprzez zmianę rzeczywistości i wprowadzanie w nią koloru, form, kształtów, udoskonala ją. Tworzymy lepsze, ciekawsze przestrzenie, miejsca, w których czujemy się dobrze. Obcowanie w pięknych wnętrzach też się doskonalimy. Przebywanie w dobrze zaprojektowanych wnętrzach, myślę, że się stajemy lepsi, tak jak przesłuchanie dobrej muzyki. Jako człowieka zdecydowanie ukształtowali mnie moi rodzice, ale jako architekta to jest jedna osoba i postać, którą się zainspirowałam jeszcze będąc na studiach. I myślę, że w dużej mierze wpłynęła na to, w jaki sposób myślę o architekturze wnętrz i jak ją postrzegam. Moim autorytetem jest Patricia Urquiola, projektantka, która mnie zachwyciła i którą bardzo wysoko cenię za jej warsztat twórczy. To, w jaki sposób uruchomiła fantazję w projekty i pokazała nam kolory w designie, jest niesamowite i godne podziwu. Nie mogę sobie nawet tego wyobrazić. Nie, myślę, że malowałabym obrazy. Zdecydowanie. Niezmiernie dumna jestem z nagrody, którą otrzymałam w ubiegłym roku, którą przyznało mi Stowarzyszenie Architektów Wnętrz. Wiecie, no, wyróżnienie od osób, które znają ten zawód, wiedzą, jak się przeprowadza projekty i które projektują niesamowite rzeczy, to był niezwykły moment i myślę, że zapamiętam go na zawsze. Tyle mam marzeń związanych z projektowaniem, a tu takie pytanie. No, ale myślę, że to takie największe marzenie to, żeby jeszcze móc poeksplorować świat, pozwiedzać, zobaczyć Polinezję Francuską na przykład. Tam, gdzie był Boga. Ja jestem niesamowicie wrażliwa. I nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach, ale jestem wrażliwcem, ale myślę, że przez to mogę eksplorować piękno i wyszukiwać go. Ale jestem też konkretna, bo ten zawód architekta wymaga bycia konkretnym, architekta wnętrz. No i na pewno jestem marzycielką. Bezapelacyjnie jestem marzycielką, bo to pozwala mi tworzyć i wymyślać światy, tworzyć nowe rzeczywistości. Wszystkie związane ze sztuką. Zwiedzanie muzeów, oglądanie obrazów, czytanie książek, oglądanie filmów. Wszystko, co mnie inspiruje. I przede wszystkim muzyka. Chyba żaden mój projekt nie powstał bez muzyki. Nie, na pewno byłaby to Patricia Urquiola. Chciałabym doznać kolorów, jakimi ona się obraca i porusza w swoich projektach, w projektach mebli. Myślę, że to byłoby ciekawe doświadczenie, móc zobaczyć, w jaki sposób zaprojektuje przestrzeń dedykowaną mojej osobie. To nie jest nawet projektowanie przestrzeni, tylko to jest malowanie przestrzeni. I jest to tak niekonwencjonalne podejście do wnętrz, do myślenia o projekcie, które no, wydaje mi się fascynujące. Często zaglądać w przeszłość. To może brzmi dziwnie, ale myślę, że jeśli będziemy spoglądali na dokonania osób, które projektowały przed nami, czerpali z tej wiedzy, którą oni zgłębili, nasze projekty mogą być ciekawsze, lepsze. Wydaje mi się, że eksplorowanie przeszłości jest takim zadaniem na dzisiejszy czas. Raz, żeby go trochę może zatrzymać,
a dwa, żeby uszanować warsztat twórców, artystów, którzy tworzyli przed nami. Zastanawiać się nad tym, w jaki sposób zaprojektowali, jak piękne są rzeczy, które powstały, żebyśmy zastanawiali się. To taki powrót do przeszłości, który pozwala lepiej tworzyć na przyszłość. Okres studiów był tym czasem, w którym miałam możliwość obserwowania kształt, formy, proporcji, takiego badania zależności kolorystycznych, doświadczania materii. I ten proces studiowania był niezmiernie ważny na wygląd moich, na kształt moich projektów w obecnej chwili. Tworząc makiety jeszcze w tamtym czasie nie w projektach 3D, tylko fizycznie wycinając tektury, domy, doświadczaliśmy jakiegoś kształtu i był to fascynujący proces. Chciałabym w jakiś sposób, żeby ten proces tego budowania warsztatu i tego uczenia się od mistrza był zachowany, wiesz. Żeby tak młodzi ludzie na przykład dzisiaj nie skracali tego, że tak już od razu. Tylko tak jeszcze pouczyć się, poobserwować, co zrobili poprzednicy, albo pozgłębiać wiedzę. Że tak nie od razu należy mianować się artystą, nawet jak się kończy Akademię Sztuk Pięknych. W procesie projektowania ważny jest rysunek. Zawsze zaczynam od rysunku, od muzyki i od rysunku. I jeśli się on pojawi, to wiem, że ten proces potem łatwiej przebiega i jest jakaś myśl, która jest zapisana. Długo wzbraniałam się przed narzędziami, które są dzisiaj obecne dla projektanta, ale one są absolutnie konieczne. Z reguły robię kilka szkic na kartce, a potem przenoszę te myśli w przestrzeń, którą mogę zobaczyć wirtualnie. Szukam jakiejś takiej idealnej formy, szukam harmonii, ale także z reguły wychodzę od formy i kształtu przestrzeni, a potem staram się znaleźć taką kolorystykę, która to wszystko jeszcze uzupełni. I to jest chyba taki znak może z procesu mojego tworzenia, ale myślę, że w jakiś sposób próbuję tworzyć przestrzenie, które są pozwalają nam poczuć się w nich harmonijnie, dobrze. Myślę, że przede wszystkim dobra obserwacja, słuchanie. Zaczynamy od procesu słuchania. Słuchania nie tylko inwestorów, ale potem i samego siebie. Ale też porządkowanie przestrzeni, nadanie jej funkcji przede wszystkim. Na pewno receptą na dobry projekt jest stosowanie w projektach też innych projektantów z ukłonem dla osób, które projektowały dany mebel, stół, krzesło, sofę. Bo dobry projekt to projekt, który jest oparty również o dobre projekty.